Witajcie. W tym odcinku dowiecie się, jak podłączyć silnik jednofazowy z kondensatorem pracy oraz jak zmienić jego kierunek wirowania. Zapraszam do oglądania. Witajcie. Chciałem Wam pokazać, jak podłączyć silnik jednofazowy z kondensatorem pracy. Są różne konstrukcje takich silników. W tym przypadku jest to silnik jednofazowy z kondensatorem pracy o wartości 8 mikrofaradów. Wartość tego kondensatora zmienia się w zależności od mocy silnika. Są też wersje silników, w którym mamy dwa kondensatory. Jeden kondensator nazywa się kondensatorem pracy, drugi kondensator jest kondensatorem rozruchowym. Wspomniałem już, że ma tutaj dwa uzwojenia, prawda? Jedno uzwojenie jest uzwojeniem pomocniczym, drugie uzwojenie jest nazywane uzwojeniem głównym. Pod tabliczką powinien być taki schematik, gdzie jest opisane, gdzie podłączyć napięcie zasilające, gdzie podłączyć kondensator, w zależności, w którą stronę ma się kręcić silnik. Ja to wszystko sobie tutaj rozłączyłem. Chcę Wam pokazać, jak to zrobić od zera, od początku. Może na początku zidentyfikujmy sobie uzwojenia. Proszę, wypadł mi tutaj. A więc tak, jedno czerwone jest tu, drugie czerwone jest tu. Tu jest białe, czyli mamy połączone tak. To są dwa końce uzwojeń. I to są dwa końce uzwojenia drugiego. Teraz wiemy, że uzwojenie pomocnicze będzie miało większą rezystancję. Więc sprawdźmy na razie te. Jeszcze raz. Uzwojenie czerwone. 31,6. Uzwojenie białe. 16,6. Czyli uzwojenie białe będzie naszym uzwojeniem głównym, uzwojenie czerwone uzwojeniem pomocniczym. Dobra, no i teraz postępując według tego schematu na tabliczce znamionowej czy pod przykrywką, spróbuję Wam to teraz połączyć. Może zrobię to w przyspieszonym tempie, żeby się Wam nie nudziło. Tu Wam jeszcze pokażę. Wydrukowałem dla Was taki schemat, jak to jest połączone. Tutaj mamy nasze uzwojenie główne U1 i U2. Uzwojenie pomocnicze jest tutaj, w szereg z kondensatorem. Biegunowość tego kondensatora nie ma znaczenia. To znaczy niebieski czy brązowy, czy wpniemy tutaj niebieski czy brązowy, dla tego kondensatora nie ma to najmniejszego znaczenia. Jeżeli chcemy zmienić kierunek obrotów, co należy zrobić? To jest oczywiście jedna aranżacja kierunków obrotów. Jeżeli chcemy ją zmienić, całą tą gałąź należy przepiąć, czyli to stąd pociągniemy tu, a to stąd pociągniemy tu. Albo postępować według instrukcji na dekielku. Dobra, to ja zabieram się za połączenia. Zacznę może od napięcia zasilającego. Napięcie zasilające. Podepniemy to tak. I blaszkę. Zróbmy to tak. Może tak. Napięcie, a potem blaszkę. Tak. Już mamy tą stronę podpiętą. Oczywiście zaraz użyjemy sobie nakrętek, żeby to wszystko było ładnie i pięknie. Napięcie zasilające pomiędzy U1 i U2, czyli drugi biegun tutaj. Co jeszcze? Kondensator. Jak już mówiłem, kondensator, jego biegunowość nie ma znaczenia. Podepniemy sobie go tutaj. I tu. Prawda? Tutaj nasz
kondensator, tak jak widzimy na obrazku, napięcie zasilające między te dwa zaciski, czyli tutaj, i blaszka. Dobra, to ja zabieram się za skręcanie, zaraz sprawdzimy, czy działa. Dobra, trochę długo to trwało, ale w końcu się udało. Byłoby o wiele szybciej, gdybym miał odpowiednie narzędzie, a nie takie coś. Dobra, podłączę teraz napięcie zasilające. Ok, wtyczka wędruje do gniazdka. No to jedziemy. Kręci się. No ale się kręci wokół swojej osi. Dobra. Wtyczka wypięta. Teraz może pokażę wam, jak przyłączyć kierunek wirowania, chociaż wszystko jest tutaj napisane. Ale dobra, zróbmy to jeszcze raz. Będę pokazywał tak. Kondensator między te dwa zaciski, blaszka wędruje między te dwa zaciski, a napięcie zasilające przychodzi pomiędzy tu i tu. Gotowe. Wtyczka wędruje do gniazdka i odpalamy. Jak widzicie, silnik zadziałał w jedną i w drugą stronę. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś komentarze, nie krępujcie się, piszcie. Dzięki.